To jest ryba, ty! Zobacz. Jezus Maria. Dzień dobry, witam w 151 odcinku Q&A. Na początek uraczyłem was urywkiem filmu, który w całości zaprezentuję na końcu tego odcinka. Pomyślę, że warto to zobaczyć. No, przeżyłem mały horror nad bardzo niepozornym, chociaż urokliwym strumyczkiem w Patagonii. Opowiem wam o tym już w tym odcinku. Ale wcześniej jeszcze odpowiem na pytanie kolegi Adriana, który ma wątpliwości, czy używanie plecionki na pstrągi jest dla nich bezpieczne. Tak więc wszystkich zainteresowanych zapraszam na ten odcinek. Na początek może jeszcze komentarz w temacie, który poruszyłem w poprzednim odcinku, czyli jak dodać w sposób najmniej upierdliwy napisy po angielsku do filmu. No, dziękuję za wszystkie podpowiedzi. Natomiast jeśli chodzi o te, które można łatwo znaleźć w necie, to znaczy posłużyć się samouczkiem YouTube'a w kwestii dodawania napisów, no to ja znam te oczywiście te teorie. Próbowałem to zrobić, ale jakoś właśnie o to chodzi, że to nie jest takie proste. Jakoś mi nie wychodzi. Nie wychodzi, o to chodzi, że nie wychodzi. Z tego co wiem, to parę osób się zderzyło również z tym problemem, więc chyba coś w tym jest. Być może, że nikt z nas, z moich kolegów, nie potrafi tego zrobić prawidłowo. Próbowałem włączyć te napisy, próbowałem posłużyć się tymi wskazówkami z YouTube'a. Niestety nie udało się. Jeśli ktoś z was zrobił to u siebie na swoim kanale i jest w stanie to udowodnić, pokazać, że zrobił, a nie tylko dać mi linka do tego samouczka YouTube'a, to będę bardzo wdzięczny. Obawiam się, że chyba nie bardzo. Z tego co wiem, to akurat z języka polskiego na angielski YouTube nie tłumaczy, choć tłumaczy na wiele innych języków. Taka sytuacja. Ktoś mi poradził, żeby posłużyć się sztuczną inteligencją. Nawet był jakiś link, tylko kurczę, gdzieś mi to wcięło ta wiadomość. Jeśli ktoś, bo to była prywatna wiadomość, nawet nie pamiętam w jaki sposób ją dostałem, szczerze mówiąc, było tych wiadomości bardzo dużo, przeczytałem, zaciekawiła mnie, ale za chwilę mi znikła, więc jeśli kolega, który sugerował posłużenie się jakąś tam rodzajem sztucznej inteligencji, podając linka ku pomocy, to ogląda, to bardzo proszę, żeby jeszcze raz mi to podesłał. No sorry, ale starość nie radość. Pewne rzeczy stają się trochę trudniejsze niż kiedyś były. Dobra, wracając do tematu, jak wspomniałem, po pierwsze pytanie od kolegi Adriana. Witam panie Piotrze, jak wiadomo jest pan studnią wiedzy bez dna. Dziękuję za ten komplement, to tu studnia mi się kojarzy z takim horrorem japońskim, w którym jakaś straszna dziewczynka upiorna wychodzi ze studni, no ale to chyba niewłaściwe skojarzenie. Dzięki pana filmom zacząłem łowić piękne kropaski. Jestem tym mega zajarany, no ale do rzeczy. Jak to w gronie kolegów wynika zawsze jakiś spór. Ja jestem zwolennikiem plecionek. Ostatni sezon dałem się namówić do super świetnej i miękkiej żyłki, jaką jest Trabuco XPS Velvet. Jest ona niesamowita do rzucania celnego, ale wytrzymałość jest bardzo słaba. Przy grubości 0,25 byle jaki zawad i przynęty nie ma. Obawiając się, że utracę rybę 60+, na którą poluję, wróciłem do plecionki, no i tu zaczął się problem z gronem wokół mnie, które jest wyznawcą, to grono, że plecionka tnie, w nawiasie kaleczy, pstrągi. Jestem ciekaw, jak pan się do tego odniesie. Pozdrawiam, życzę kabana. I ja również życzę kabana, jednak odłożyłbym tą żyłkę Trabuco. Nie znam, ale mimo wszystko uważam, że lepsze są plecionki. Bez dwóch zdań, mówiłem o tym wielokrotnie i nadal tak uważam. Co do uszkodzeń, które niestety są wynikiem naszej pasji, uszkodzeń w ciele ryby, w ciele pstrągów,
No to przede wszystkim oczywiście zostawiamy im rany kłute od haczyków. Często niestety, jeśli łowi się na dwie kotwiczki, to te rany są dość poważne, bo można i oko wydłubać rybie i tak dalej. No, oczywiście najprostszym sposobem, żeby zmniejszyć te uszkodzenia, jest stosowanie haków bezzadziorowych, pojedynczego haka bezzadziorowego. No tu oczywiście odpada szereg przynęt, które niektórzy, bez których niektórzy nie wyobrażają sobie łowienia pstrągów, na przykład woblerów. No ale tak jak mówiliśmy już na ten temat, można uzbroić woblery w pojedyncze haki bezzadziorowe i to w niewielkim stopniu zmniejsza czepliwość, a prawie całkowicie wyklucza sytuację, gdzie sporo ryb nam spada. Dużo mniej ryb spada z haków pojedynczych, nawet, a zwłaszcza bezzadziorowych, wbrew pozorom, niż z tych kotwiczek, które mają 6 grotów i pozornie powinny lepiej trzymać. Są sytuacje, tak jak już mówiłem wam, gdzie kotwiczka potrafi zdziałać cuda, to znaczy zaczepia pstrąga, który za bardzo nie chciał kłapnąć przynęty, tylko ją dotknął delikatnie i zaczepia się którymś z grotów, jeśli one są ostre z zewnątrz. No ale niektórzy uważają, że to jest nie fair. Jeśli pstrąg nie złapał przynęty do paszczy, to jest zacięcie jest nie fair. To zostawię bez komentarza, każdy może mieć oczywiście swoje zdanie. No ale wracając do tej żyłki i plecionki, no oczywiście hol pstrąga, zwłaszcza długi hol, czyli dużej ryby, plecionką czy też żyłką, uwaga, bo żyłka również potrafi zostawiać ślady podobne, może nie aż takie wyraźne, nie aż takie ostre jak plecionka, ponieważ jest rozciągliwa, jest bardziej miękka, no to zawsze zostaną jakieś ślady, zwłaszcza jeśli pstrąg kręci młyna, często tak się zdarza, owija się plecionką, na jego ciele zostają takie wgniecenia, uszkodzenia łusek, często płetwy się przecinają plecionką. No cóż, to jest niestety taki minus tego naszego sportu, tutaj, naszego hobby, że ryby odpływają lekko zranione z naszych rąk. Jeśli już odpływają, to i tak dobrze. No ale powiem wam, że ja łowiłem sporo na muchę, gdzie stosuje się właściwie chyba wyłącznie żyłki. No i nie zapomnę takiej historii, kiedy ciągnąłem dość długo holowałem pstrąga 62 cm, którego później złowiłem i stąd znam jego długość, bo ten pierwszy hol skończył się niepowodzeniem, ponieważ łowiłem na dwie muchy, na streamera i muszkę podwieszaną na troku, imitację kiełża malutkiego. To też jest ciekawe, bo pstrąg całkowicie olał streamera, który fajnie imitował pijawkę, to był taki czarny puchowiec, smakowity moim zdaniem. Więc pstrąg na pewno widział najpierw tego puchowca, olał go, a wziął na takiego, no dosłownie 10-milimetrową imitację kiełża. No więc ciągnąłem tą rybę z duszą na ramieniu, ponieważ ona mieszkała pod takim zwalonym drzewem i widziałem, że jest zapięta na mały haczyk tej muchy, która była w cieniu nimfy, która była podwieszona na troku, a za nią ciągnął się ten streamer nieszczęsny, który tam dość mocno ocierał się co jakiś czas o te gałęzie zwalonego drzewa pod wodą, więc miałem trochę duszę na ramieniu, że w pewnym momencie ryba po kolejnym zanurkowaniu między te gałęzie zaczepi streamerem o któryś konar, no i będzie po zabawie, no bo mi urwie żyłkę i do widzenia. Żyłka była dość gruba, 0,23, ale mimo wszystko to był ciężki pstrąg, ponad dwukilowy, więc martwiłem się. No i troszkę go forsownie holowałem i odgiął się haczyk w pewnym momencie, kiedy już go brałem do ręki, bo wtedy podbieraka nie nosiłem, to się odczepił. Ale przed tym momentem zauważyłem, że ma przeciętą płetwę ogonową i to dość mocno. Na pewno w trakcie walki żyłka trafiła na ogon. Jakimś tam cudem kąt się stworzył taki nieszczęśliwy i przeciął mu płetwę ogonową i to tak dość ostro. Na tyle, że krwawiła, widać było, że to jest świeże przecięcie, rozlazła mu się ten ogon mu się rozdzielił tak dość mocno i tam krwawiło to miejsce.
momencie, kiedy go brałem do ręki, widziałem ten fakt, stwierdziłem go i odpiął się pstrąg. Ale półtora miesiąca później złowiłem go dosłownie 200 metrów niżej na takim zakręcie, też na muchę, na małego streamera. I poznałem go właśnie po tym, że miał tą ranę zabliźnioną. Dosłownie półtora miesiąca, czy tam 5 tygodni później, prawie nie było śladu po tym spotkaniu ze mną. Wcześniejszym tam była taka wyraźna blizna jakby w tym miejscu, gdzie się ta płetwa zrosła. Lekko była na końcu jeszcze przy samym brzegu płetwy ogonowej. To było takie V, ale widać było, że to zaraz się zarośnie. Także żyłką też można zrobić lekkie ślady znaki na ciele pstrąga podczas holu, nie tylko plecionką. Ale najważniejsze jest to, słuchajcie, że nie wolno ryzykować, tak jak tu kolega sam dochodzi do tego wniosku, nie wolno ryzykować, że zerwiemy rybę, bo mamy za słabą żyłkę. Pod hasłem, że nie będziemy kaleczyć jej w trakcie holu, że nie uszkodzimy jej powłoki, łusek lub też nie przetniemy płetwy, ryzykujemy to, że zostawimy rybę z przynętą w pysku, której bardzo możliwe nie da rady się pozbyć, czyli po prostu zdechnie. Oczywiście są takie historie i myślę, że w większości przypadków, nawet jak ryba się zrywa z przynętą, to jeśli to jest zwłaszcza haczyk pojedynczy lub też ryba jest zaczepiona lekko z jednym grotem kotwiczki, cały wobler wystaje na zewnątrz, jest duża szansa, że ona się pozbędzie tej przynęty, choć to z pewnością powoduje, że nie będzie rosła, że będzie chorowała, musi sobie tą po prostu przynętę wydrzeć z paszczy, ocierając się jakieś tam drzewa i tak dalej. Często ryby sobie z tym radzą, ale oczywiście nie zawsze. Trudno powiedzieć w jakim procencie. Powiedzmy, że żeby się całkiem nie katować i sobie poprawić humor, to połowa ryb się ratuje z takiej opresji, połowa nie, czyli zdycha. W związku z tym, tak czy inaczej, ryzykowanie utraty ryby, jeśli stosujemy zbyt delikatną, cienką żyłkę, jest absolutnie niedopuszczalne. Dlatego tego rodzaju dywagacje dla mnie są bezprzedmiotowe. Naprawdę nie ma sensu. Jeśli ktoś ma problem z tym, że kaleczy pstrągi, to powinien przestać łowić. No ja szanuję taką decyzję. Wiem, że są osoby, które są zdecydowanie przeciwne wędkarstwu, no ale jeśli robimy to w sposób rozsądny, świadomy, rzecz jasna unikając później niepotrzebnych manipulacji nad wodą, skracając sesję zdjęciową do niezbędnego minimum, posiadając duży podbierak z miękką siatką, w którym ryba między zdjęciami odpoczywa. Naprawdę jest wielka szansa, że nie zrobimy rybie wielkiej krzywdy. Ja to sam praktykuję od wielu, wielu lat. Wiele moich pstrągów było złowionych drugi, trzeci, czwarty raz, na co mamy dowody, bo te pstrągi rosną i wyglądają całkiem nieźle, choć często, parę miesięcy później, mają ślady gdzieś na boku po plecionce. Gdzieś tam jest taki sznyt, jest taka smuga po prostu ciemniejsza w tym miejscu, gdzie łuski się regenerują. I tutaj jeszcze raz to samo, co Wam mówiłem wielokrotnie. Wbrew pozorom, pstrągi i w ogóle wszystkie ryby łososiowate są bardzo odporne na uszkodzenia i na wszelkie takie wypadki losowe. A najmniej odporne, wbrew pozorom, są ryby karpiowate, na przykład właśnie karpie, które nie bez powodu są traktowane w bardzo delikatny sposób, wyciągane specjalnymi siatkami. Te wielkie, mówię o tych wielkich okazach karpi, które są świętością dla karpiarzy, ja to też szanuję. Oni się potrafią bardzo mocno troszczyć o te ryby złowione, żeby nic im się nie stało, polewają je wodą, mają specjalne maty do ważenia, do mierzenia tych ryb, w ogóle do przetrzymywania. Mają środki dezynfekcyjne, którymi dezynfekują im rany w pysku, pewno haczyku bez zadziorowy, ale mimo wszystko. To jest wszystko uzasadnione, dlatego że karpie właśnie, tak jak powiedziałem, są w porównaniu z pstrągami bardzo nieodporne na wszelkie uszkodzenia. Te miejsca zdarta łuska, przecięte, skóra przecięta czy rana w pysku potrafią im się goić bardzo długo i niechętnie. Jest to spowodowane zwyczajnym procesem ewolucji. W momencie, kiedy te karpie, czy liny, czy karasie żyją sobie w miękkim środowisku, generalnie w miękkim środowisku, tak? Czyli muł, miękkie zielsko, tam się wycierają,
w takich też miejscach. Ryby łososiowate muszą pokonać, żeby dopłynąć do tarlisk, często wiele set kilometrów albo więcej, ponad 1000. W międzyczasie pokonując różne przeszkody, wodospady, bystrzaki, na których jest wody mniej niż wysokość ryby, drzewa zwalone i tak dalej, więc są narażone już w tym momencie na wiele uszkodzeń ciała, docierają do tarlisk, tam samice budują gniazda, budują to oczywiście posługując się swoim ciałem, czyli pyskiem, ogonem, rozgarniając żwir. Widzieliście na pewno trocie, potarle, wyglądają często dość żałośnie, a mimo wszystko, jeśli nie ma tam kłusowników i zbyt głodnych wędkarzy, to większość tych ryb przeżywa, wraca do morza i jest w stanie wrócić drugi raz na tarlisko. Te zdolności wypracowały ryby właśnie na drodze ewolucji, gdzie po prostu te słabsze egzemplarze, które nie były odporne, odpadały w międzyczasie, zostały najsilniejsze, te, które potrafią dotrzeć na tarlisko i przekazać swoje geny potomstwu. Także tu wracając do tematu, jeszcze raz powiem, oczywiście to prawda, że żyłka w nieco mniejszym stopniu niż plecionka powoduje jakieś tam uszkodzenia ciała ryby. Natomiast dywagacja tego rodzaju, że żyłka czy plecionka, bo będziemy kaleczyć rybę, naprawdę jest bezprzedmiotowa. Ja używam plecionki dość mocnej, określanej jako 1-2 PE lub też 0-10. Zależy od miejsca, zależy od ryb, na które poluję. Czasami stosuję przypon z żyłki 0,28. To tylko w sytuacjach, kiedy moim zdaniem jest zbyt czysta woda i pstrąg może zauważyć plecionkę i może ona mu przeszkodzić w braniu. Chociaż to jest wszystko kwestia dyskusyjna, dlatego że większość moich kolegów nie stosuje przyponów i wyniki mają całkiem niezłe. Więc jak zwykle to nie jest sprawa zero-jedynkowa. Uważam, że jednak w niektórych miejscach, szczególnie w jakichś zastoiskach, jakichś wstecznych prądach, gdzie woda prawie stoi i jest bardzo czysta, stosowanie czystej plecionki bez przyponu z żyłki czy z fluorokarbonu powinno spowodować mniejszą ilość brań, tak? Czyli pstrąg może skojarzyć sobie, że coś tutaj nie gra w otoczeniu tej potencjalnej jego ofiary i zrezygnować z brania. Natomiast tak jak powiedziałem, przypony stosuję tylko w wyjątkowych wypadkach. Są one grube, wytrzymałe. No i staram się, żeby to były wyjątki, żeby nie ryzykować. Jak najmniej ryzykować tym, że stracę rybę przez swoje tak zwane sportowe podejście. Także tutaj proszę kolegów wyprowadzić z błędu. Stosowanie zbyt słabej żyłki jest dużo, dużo bardziej szkodliwe. Potencjalnie tworzy wielkie zagrożenie dla łowionych ryb, zwłaszcza tych największych, niż stosowanie plecionki. A jeśli chodzi o żyłkę, to chciałem Wam polecić Balsaxa. Ja używam od wielu lat żyłki Balsax Reventon. Szczerze mówiąc, lepszej żyłki nie miałem w ręku, a używałem wielu żyłek. To jest 0,28, właśnie tą żyłkę często używam na przypon. Czasami 0,25, czasami grubszą. Czasami jest to fluorokarbon 0,30, jeśli łowię w kamienistej rzece lub grubszy. To też jest kwestia jakby spodziewanej wielkości ryb. Wszystko to musi mieć tak zwane ręce i nogi. Więc żyłka jak najbardziej, ale na przypon. Myślę, że nowoczesne metody łowienia pstrągów, łowienie na bardzo lekkie jigi imitujące owady, tak jak Wam mówiłem wielokrotnie, jest to moim zdaniem najlepsza taktyka, żeby złowić wielkiego pstrąga w okresie letnim. Mały jig, bardzo umiejętnie podany na bardzo lekkiej główce. Żyłka 0,25, nawet ta bardzo miękka trabuco, absolutnie nie pozwoli na dobrą prezentację tak małej przynęty, 0,8 grama. A rzut, no oczywiście można tym rzucić, pewnie ze 3 metry, 4, ale najczęściej jest to trochę za mało. Więc jeśli mamy plecionkę 0,10, czy tam nawet 0,12 i na końcu przyponik 0,28, plus malutki dzik 0,8 grama, jednogramowy, to naprawdę można całkiem daleko tym wszystkim rzucić,
No i złowić rybę, która będzie nie do złowienia przy pomocy tej grubej żyłki. No, mam nadzieję, że odpowiedziałem, rozwiałem wątpliwości kolegi. Takie są moje opinie. Oczywiście każdy może mieć swoje zdanie na ten temat. No a teraz, zgodnie z zapowiedzią, chciałem Was zaprosić na wspólne wędkowanie na małym, urokliwym strumieniu, który płynie gdzieś tam w patagońskiej ziemi. Wybraliśmy się tam z Marcinem, moim stałym towarzyszem wypraw wędkarskich i wycieczek po różnych dziwnych miejscach. Ten strumień płynął w granicach działki niejakiego Germana Gęskowskiego. Polsko brzmiące nazwisko, ponieważ German jest potomkiem polskiego imigranta, który gdzieś tam 100 lat wcześniej osiedlił się na tej ziemi, ucywilizował ją trochę, zakochał się w ogóle w Patagonii, w ziemi ognistej i dlatego tam osiadł. Nawet na drodze, która prowadzi prosto do jego estancji, jest wielki znak informujący, że oto wjeżdżamy na jego ziemię. No, postać bardzo barwna, niewątpliwie. Jest film na YouTubie, taki krótki film o jego historii, bardzo skrótowo potraktowany. Tutaj w komentarzu pod filmem wrzucę linka do tej produkcji. Krótki film i w sumie trochę szkoda, bo na pewno warto o tym człowieku więcej było się dowiedzieć. Opowiadał nam o nim oczywiście również Rafał Słowikowski, który był naszym opiekunem na tej wyprawie. No ale cóż, nie o tym miałem opowiadać. Pewnego dnia wybraliśmy się na ten właśnie mały strumień, który się nazywał Rio Alonso. I przy ujściu do jeziora Lago Fagnano miał, nie wiem, może 10 cm, właściwie przesączał się po żwirze i między kamyczkami tam jakieś tam małe meandry. W sumie też na tym filmie, jak będziecie oglądać, to zwróćcie uwagę, jest z drona ujęcie, które pokazuje jego dom i tak u góry ekranu widać ten właśnie tą rzeczkę, o której będę opowiadał, Rio Alonso. Bez wątpienia ciekawy w ogóle ekosystem, już o tym mówiłem, bo jest to na styku dwóch oceanów, Atlantyckiego i Pacyfiku. Te wody wszystkie są połączone jakimiś strumieniami, przesmykami i oczywiście cieśniną Magellana. We wszystkich tych wodach występują ryby łososiowate i to prawie wszystkich gatunków. Szczerze mówiąc, nie wiem tylko, czy tam jest salmosalar, czyli łosoś atlantycki, ale poza tym chyba wszystkie, no bo kilka gatunków pacyficznego łososia, czyli rodzaju Oncorhynchus. No i oczywiście salmotrutta, czyli pstrągi w każdej formie i osiadłej, i wędrownej, i tej, która żyje w jeziorach, i tej, która wędruje na żerowiska do morza, do oceanu. Do tego jeszcze żudlaki, tęczaki w każdej formie, czyli te wędrowne i steelheady i takie osiadłe bardziej tęczaki. Także no, kulej dusza, piekła nie ma. Dla wszystkich miłośników ryb łososiowatych jest to niewątpliwie fajne miejsce do odwiedzenia. No i tutaj mała uwaga a propos mobilności ryb łososiowatych i ich skłonności do zajmowania nowych siedlisk. W tym potoku miałem spotkanie z wielką rybą, prawdopodobnie był to King. Kawałeczek tego filmu widzieliście na początku tego odcinka. No a na koniec pokażę właściwie całe spotkanie z tym potworem. No i zwróćcie uwagę na to, przez jakie przeszkody musiał przejść ten łosoś, żeby dotrzeć tak wysoko, bo dotarł naprawdę wysoko. Myślę, że no, dobre kilkanaście kilometrów w górę strumienia, pokonując płcizny, małe wodospady i również odcinki, które są totalnie zawalone drzewami, ale to takie kilkanaście metrów zalutowane, także wydaje się, że tam woda ledwo się przesącza. Ale ta ryba, ogromna ryba, jakimś cudem to pokonała te wszystkie przeszkody i dotarła bardzo wysoko po to, żeby się ze mną spotkać. Był to dla mnie wielki zaszczyt. No nie do końca to było tak, jakbym chciał, ale o tym jeszcze opowiem za chwilę.
Te małe strumyczki tam wszędzie płynęły i trochę żałuję, że nie było motywacji, żeby je odwiedzić i spróbować swoich sił, bo było ich trochę w takim stepie fajne, takie małe rzeczki. Oczywiście wszędzie były strągi i to różnych gatunków, więc to niewątpliwie byłoby ciekawe. No ale tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku, zew kabana mnie wciągnął całkowicie i głównie łowiliśmy tam, gdzie była szansa duża spotkania się z wielką rybą, czyli z wielkim pstrągiem wędrownym albo z wielkim łososiem. Były takie możliwości, no z tymi łososiami trochę słabo wyszło, bo wydaje mi się, że one już były w górach, w górze rzeki, tej czy innej. Łososie, czyli pacyficzne kingi albo silvery. Parę sztuk zostało złowionych, silverów, ale to nie były duże ryby. No, w końcu zdecydowaliśmy się z Marcinem, idziemy na tą małą rzeczkę. Płynie ona w takiej ogromnej dolinie między dwoma pasmami gór. W pewnym momencie weszliśmy sobie na taką górę i było widać więcej, jak ona tam płynie. Teren jest niezwykle ciekawy. Te góry, te zbocza są dosłownie najeżone, jeśli można tak powiedzieć, źródliskami. Ta woda spływa po skałach do rzeczki, do Rio Alonso. A ziemia jest porośnięta różnymi porostami, mchami i takimiś tużycami. Nie wiem, nie znam się na tym, ale to w pewnych miejscach wyglądało tak jak taki kożuch takiego puchu, który się uginał po pół metra. I oczywiście na dole była skała, po której płynęła woda, a na tym wszystkim rosły jakieś takie dziwne kosodrzewiny, jakieś takie mchy właśnie bardzo grube i potem się szło się wzdłuż rzeki. A jeszcze, żeby było ciekawiej, na tych zboczach, w ogóle w tej rzece żyły bobry, a one zrobiły takie dziwne trochę konstrukcje. Mianowicie na tych zboczach znajdowały miejsca odpowiednie, gdzie trochę więcej tej wody płynęło i robiły tamy takie równoległe do zbocza, tak? Czyli robiły sobie jeziorka na zboczu, które miało spadek pewnie no kilka promili. Zamiast zrobić na dole, co też robiły, ale też wchodziły no dosłownie 50 metrów powyżej poziomu rzeki. I na tym zboczu robiły sobie taką tamę równolegle do spadku, tak? Równolegle do zbocza, która zatrzymywała wodę. Woda spływała po tej skale i tam robiło jeziorka. No nieprawdopodobne w ogóle pomysły te bobry tam mają. W rzece nie widać za dużo śladów tych bobrów. Widać na drzewa oczywiście ścięte, jednak w większości to są drzewa bardzo dawno temu ścięte. W ogóle zawalony jest ten las tam nad tą rzeką, totalnie wielkimi drzewami, pewno tam od tysięcy lat te odsetek w każdym razie leżą. Więc chodzi się bardzo ciężko, zwłaszcza jak wracaliśmy 2,5 godziny po tym mega trudnym terenie, to już jak doszliśmy do asfaltu, to no szczerze mówiąc na czworakach. No w każdym razie warto było, doszliśmy bardzo wysoko, jeszcze można było wyżej iść, no ale oczywiście musieliśmy tego samego dnia wrócić i najlepiej było nie po ciemku, a powiem szczerze, że było blisko, bo gdybym tą rybę jeszcze holował dłużej, i z jakiegoś powodu byśmy tam zostali, to dosłownie pół godziny później się zrobiło ciemno, więc to było już takie trochę ekstremalne. No rzeczka przepiękna, to zobaczycie na tym filmie, na urywkach, które tam zrobiłem przy pomocy GoPro. Mnóstwo takich podmyć fajnych, skaliste, jakieś zbocza, zwalone drzewa i tak dalej. Więc do takiego łowienia precyzyjnego, delikatnym sprzętem idealna, ja to uwielbiam. No i plecionka 0,10 z przyponem 0,28, taki typowy mój ulubiony zestaw. Wędka 2,10 od Krzysia Zielińskiego, wspaniale się sprawdziła. No i poszliśmy, ja łowiłem głównie na jiga, trochę na gumę na początku, później na jiga. Marcin, miłośnik salmo, wyłącznie właściwie łowił na minoła, piątkę, szóstkę. I złowił parę ryb. To ciekawe, to ja łowiłem potokowce głównie. Potokowce, no to aż tyle ich nie tam nie złowiłem, tych większych zwłaszcza, no ale potokowce, natomiast on złowił dwa piękne źródlaki, które mi nie wzięły, a ewidentnie widziały mojego jiga czy gumę, nie wzięły, wolały poblera. I jest to też argument, że chodzenie we dwóch w parze
nie jest takie całkiem bez sensu, nawet na takiej małej rzece. Oczywiście podstawowym warunkiem jest to, żeby się bardzo dobrze rozumieć, żeby się lubić nawzajem, żeby pozwolić koledze też łowić. Na zmianę w to samo miejsce można iść ramię w ramię, rzucać dokładnie w to samo miejsce dwoma różnymi przynętami i okazuje się, że to ma sens. Bo na jakiegoś małego dziga, który powinien być pochłonięty przez każdą łososiowatą, nagle się okazuje, że nie ma brania, a za chwilę rzut minąłem i jest broń. Także no fajnie nam się tam udało to wszystko ogarnąć. Bardzo fajnie spędziliśmy ten dzień. Szczerze mówiąc, spodziewałem się więcej tych pstrągów tam, bo przecież tam nikt nie chodzi, nikomu się nie chce wchodzić w taką zawaloną drzewami rzeczkę. W momencie, kiedy ma dookoła pełno dużych rzek i no kilka przynajmniej dużych rzek i mnóstwo jezior i ocean, więc raczej ludzie łowią tam w tych jeziorach, gdzie można na pewno się spotkać z każdą z tych ryb i to w dowolnych rozmiarach. No w każdym razie tam spodziewałem się, że będzie mnóstwo tych pstrągów, takich tam 45 do 60. Okazało się, że nie jest tak fajnie. Sporo połowiliśmy takich pstrągów, no 20-centymetrowych, 20-25. Kilkanaście takich różnych gatunków, czyli tęczaki, takie były około 40 cm. No i do tego ja złowiłem 3 potokowce, które zaraz zobaczycie, i Marcin 2 źródlaki, więc szczerze mówiąc, aż tak super to nie było, no ale mimo wszystko warto było i na pewno jeszcze razem tam bardzo chętnie poszedł. No to zaczynamy. No, zaczęliśmy koło mostu, który był niedaleko powyżej ujścia do jeziora Lago Fagnano. Malutki, urokliwy strumyczek. Piękna, jak widzicie, mała rzeczka, chociaż tutaj to wygląda dość spora, ale w pewnych momentach ona gdzieś tam płynęła pod drzewami, czy w jakichś popłyciznach i wydawała się dużo mniejsza. To ciekawe, bo to nie było takie oczywiste, jakiej ona jest wielkości. No tutaj jeszcze jest teren bardzo fajny. Natomiast bywały miejsca, gdzie naprawdę ciężko było przejść. Obławiałem tu na początku gumą, małym riperem te wszystkie wlewy. I tak jak mówię, no, było trochę brań, ale raczej to były małe ryby na początku. Nie widziałem żadnej ryby powyżej 40 cm. Praktycznie w każdym miejscu coś tam wychodziło, ale to były malutkie pstrążki. Tutaj a propos, postaram się, jak zapowiedziałem, sprzedać wam parę tipsów przy okazji. Ja łowię, zauważcie, rzucam dość wysoko, tak żeby przynęta spadała na ten wodospad, tam wyżej, powyżej aż tego, tej wody spienionej, po to, żeby przynęta jak najbardziej w naturalny sposób spłynęła i pokazała się pstrągowi z zasięgu wzroku. Takie rzucanie pod wodospad też może być dobre, ale myślę, że dużo skuteczniej można zwabić pstrąga, jak się rzuci powyżej wodospadu i pozwoli przynęcie spłynąć. Oczywiście odczekać chwilkę, czasami warto rzucić kilka razy, no bo to prawda, brania są często za pierwszym rzutem, ale no też się zdarzają za dziesiątym. No tutaj trochę było takich miejsc trochę trudniejszych do przejścia. Jak mówię, nikt tych lasów tam nie sprząta, nie wycina, więc są totalnie dzikie. No i to naprawdę ciary po plecach chodzą, bo to jest coś cudownego. No tu już łowię na dziga. Jak widzicie, takie drzewa wzdłuż nurtu to jest raczej pewniak, pewne miejsce. Warto przeprowadzić przynętę wzdłuż, a właściwie spławić ją, bo nie trzeba tam podszarpywać. Wystarczy, żeby taka przynęta jak dzik czy guma spłynęła właśnie z nurtem, tak żeby pstrąg ją miał szansę zobaczyć, czyli jak najbliżej dna. Warto w każdą dziurę wrzucić, bo nigdy nie wiadomo, gdzie kropkowaniec się czai. Tutaj o dziwo nie było ryby, a przynajmniej nie wzięła. Myślę, że była, no bo to było dość fajne miejsce. Myślę, że schowała się pod tym korzeniem. Przypuszczam, nawet nie jedna ryba. No takich miejsc mnóstwo minęliśmy i o dziwo też się dziwiłem, że nic nie było. No tu znowu rzucam powyżej, jak widzicie. Przynęta spływa z nurtem i wpada, pojawia się w zasięgu widzenia pstrąga. Tak w bardzo naturalny sposób. Czasami warto rzucać daleko, no bo duża ryba jest niezwykle, te duże pstrągi, nawet w takiej dzikiej rzece są niezwykle płochliwe i
I jeśli podejdziemy za blisko, no to do widzenia. Więc warto rzucać z daleka, jeśli tylko teren umożliwia, najpierw potem podejść i precyzyjnie podać. Nic. No tutaj znowu dość klasyczne miejsce, tu trzeba rzucić dobrze, aż na tą wspienioną wodę, tak żeby nurt wcisnął przynętę pod ten korzeń, tam po lewej stronie jest korzeń i tam powinien być strąg. Znowu niestety nie udało się. No tutaj zobaczcie, to jest właśnie to, o czym powiedziałem. Takich miejsc było kilka. Cały nurt jest totalnie zalutowany i ten wielki łosoś musiał tutaj się przecisnąć jakoś pod tymi drzewami i przejść do góry. Jaka silna jest, jaki silny jest ten instynkt, który te łososiowate ryby pcha na tarliska. No i oczywiście to jest też instynkt związany z obejmowaniem nowych terenów. No a tutaj pierwsza ryba, od razu całkiem fajna. Rzuciłem tam parę razy, ryba ta mi wyszła na początku. Widziałem, jak się błysnęła, myślałem, że jest mniejsza. No okazało się, że jest całkiem fajna. Spławiałem jiga wzdłuż tego kamienia, a pod tym kamieniem było takie podmycie lekkie. No, ta ryba na pewno była panem tego dołka. No, znowu nie jest taki wielki ten dołek, więc no, to z pewnością największa ryba tutaj w tym miejscu. Na początku myślałem, że może ma 50 parę, no okazało się, że ma dużo więcej. W każdym razie zabawa przednia. Co? Miejsce nie jakieś bardzo trudne, ale też trzeba było uważać, żeby nie pozwolić rybie gdzieś się zaplątać. No tutaj na przykład było blisko, żeby zaplątała linkę o no tą gałąź i by było po sprawie. A później to już lepiej wejść w takiej sytuacji do wody, niż ściągnąć z brzegu, bo mamy dużo lepszą kontrolę na tym, co ryba robi. Widzimy zawady, wszystkie niebezpieczeństwa, więc ja zawsze wchodzę do wody. W momencie, kiedy mogę, to pod koniec holu zwłaszcza. No tutaj ja wiedziałem raczej, że ta ryba nie pójdzie w dół ani w górę, bo już siedziała w swoim domu, w rewirze, który dobrze znała. Więc nie bałem się, że ją spłoszę. Są takie miejsca, gdzie no, trzeba się zastanowić, czy wejść do wody. Ale pod koniec holu zwłaszcza, warto ryby podbierać z wody. No jak widać, nie chciała się za szybko poddać, no bo też myślę, że ta ryba miała ze 2 kg. Może trochę więcej nawet. No chyba w siatce radość. Okazało się, że piękny, ryba miała 66 cm. Nie za gruba, ale myślę, że ona w tej wersji żyła długo. Coś pięknego. Cud przyrody. Stał tutaj pod tym kamieniem. Pod tamtym. Malutki jig, gramowa główeczka. 66 no, samców. Ten moment też jest piękny. Wspaniały. Dla mnie tak samo fajny jak samo zacięcie. No tutaj klasyczne miejsce za drzewem. Tutaj mi wychodziły jakieś małe pstrążki, jakoś widać 15 cm. I o dziwo nie było nic większego, w każdym razie nic większego nie wzięło. No, widać, że wrzucam aż tam pod drzewa po to, żeby jak najbardziej naturalnie ta przynęta spłynęła. Warto się nauczyć precyzyjnie rzucać, no bo to często potrafi zmienić zupełnie wynik wędkowania. Tutaj klasyczny szypot. O, tutaj jest jeden z żółdlaczków, które złowił Marcin. Bardzo fajnie. Jeden miał zdaje się 58, drugi 52. Tutaj właśnie w tym miejscu rzucałem kilka razy jigiem i nie wziął, a Marcin pierwszy chyba rzucił się. I zniknął. Tutaj patrzcie, jest, tu złowiłem tutaj w tym miejscu drugą fajną rybę. Było dużo słońca, więc myślałem, że, no, tam niestety, że będzie ciężko, tam dalej. No, tutaj jest za dużo światła, no, ale się okazało, że ta ryba wyszła spod drzewa. Być może, że pod drzewem, tam pod tą zwałą, była jeszcze większa jedna ryba i wygoniła tą mniejszą. No ale tego to już nie będziemy wiedzieć.
No ta też była całkiem fajna, 64 cm. Rzuciłem, jak widzieliście, pod samo drzewo, dosłownie 5 cm. Spuściłem głębiej troszkę jiga i capnął. Ja myślę, że pod tym drzewem było jeszcze kilka pstrągów, tak jak powiedziałem. Ten akurat wyszedł sobie na żerowanie, albo został wypuszczony przez większego czy silniejszego spod drzew. No bo raczej pstrągi w taki słoneczny dzień szukają cienia, szukają dachu nad głową. Nie lubią bardzo prześwietlonych miejsc. No a tutaj przyfarciło mi, prawdopodobnie mówię, no tutaj nie powinno się, mała uwaga, nie powinno się dopuszczać do takiego chlapania się ryby na powierzchni, płytkiej wodzie, bo bardzo łatwo wtedy o wypadek, urwanie nawet żyłki. Nie, będzie miał sześć. Uderza ogonem w żyłkę i... No, znowu samczur. Fajny taki czarnuch, przepiękny. Chciałem się, że masz 65, nie? Chyba ma teraz go bliżej. Ja, ale śliczny. Spod samego drzewa. To jest kwintesencja prągowania. Stamtąd. Precyzyjny rzut co do centymetra na dziga, dlatego że tam prąd szybko płynie i siedzi, ale ryby nie ma co męczyć. Takie miejsce jak to, takie szybkie, bardzo i pozornie płytkie, nieciekawe, nie trzeba ich omijać, bo zwłaszcza tam, to naprawdę ja nawet nie wiedziałem, co się może zdarzyć w takim miejscu, a zobaczycie ten holk tego potwora, no to on był w ciut głębszym tylko miejscu, więc tutaj... No nie spodziewałem się, że można liczyć aż na takie monstrum, ale zawsze na rzeczce pstrągowej warto takie szypoty obławiać, bo pstrągi lubią szybko płynącą wodę i często duże egzemplarze, jeśli mają w pobliżu schronienie, czyli jakiś tam głębszy dołek, żeby on w tym miejscu czuł się bezpiecznie, ale pstrągi oczywiście wychodzą często z takiego miejsca, gdzie mieszkają w cudzysłowie. No i stają na bardzo płytkiej, szybkiej wodzie, bystrej. Często, jeśli jest właśnie, tak jak tam w tamtym miejscu, jest lekko zacieniony brzeg, to jest idealne miejsce. Wystarczy jakiś mały patyk wzdłuż brzegu i już jest duża szansa, że tam będzie piękna ryba. No tutaj kolejne miejsce. Marcin zaciął źródlaczka, a ja troszeczkę dalej rzuciłem na jiga. Taki los. No i proszę. No i taki najmniejszy ze wszystkich, ale też fajny. Czarnuch taki siedział klasycznie pod drzewem. No i bardzo fajnie capnął. Na dziga rzadko ryby spadają, zdarza się, ale to już przeważnie jest w nożyczkach. Nawet bez zadziorowych haczyk, bez problemu pozwala wyjąć nawet dużą rybę. Ten miał, zdaje się, 58 cm, jeśli się nie mylę. Nie chciał tanio oddać skóry. No oczywiście wypuszczony, więc to mówię w cudzysłowie. Tym razem samiczka. No, 58 okazało się. No i przyszedł czas na historię spotkania z potworem z Rio Alonso. A było to tak, szliśmy w górę, łowiąc, obławiając każdy dołek, każdy szypocik i ciesząc się cudowną naturą wokół nas. No i w pewnym miejscu był taki szypot, rynienka taka dość długa, nie wiem, z 10 metrów może miała, głębokość, jak się okazało, tam do kolan, może ciut więcej. Pod drugim brzegiem jakieś małe zwałka, takie drzewka jakieś, niepozorne bardzo. Szliśmy w górę i rzuciłem w ten szypot jiga. Marcin stał obok mnie, rzucał woblerem i ta ryba, prawdopodobnie ta ryba, bo nie wierzę, żeby tam były dwie takie wielkie, wyszła mi do jiga, zobaczyła mnie, zawinęła do góry, tam było płytko, więc zawinęła jeszcze raz, przepłynęła między nami i zawinęła i wróciła w to miejsce, z którego wyszła, czyli właściwie w taki wlewik, niepozorny, bardzo wlewik. Zatkało mnie kompletnie, bo od razu widziałem, że to jest
monster, po prostu nieproporcjonalny do wielkości tej rzeczki. No i mówię Marcinowi, który nie do końca, niedokładnie widział tą rybę za pierwszym razem i mówię, słuchaj, kurczę, metruwa, no po prostu on, tak widziałem, że niedowierzająco trochę na mnie patrzył. Ja mówię, naprawdę wielka ryba, ogromna, ogromna, nie wiem jak to możliwe, żeby taki kaban w ogóle tutaj, wiesz, wyszedł mi do dżiga. No ale potem szliśmy w górę, jeszcze kawał drogi, wiele kilometrów i tak się zastanawiałem, że może mi się coś przewidziało, może to była mniejsza ryba, może miała z 80, to i tak jest, byłoby bardzo dużo, patrząc na wielkość tej rzeczki. No więc tak sobie dywagowałem w międzyczasie i myślę, no pewno tu zadziałała ta słynna wędkarska ekscytacja i skłonność do przesady, jak się zobaczy wielką rybę, to ona rośnie jeszcze bardziej. No i w momencie, kiedy wracaliśmy już do domu, próbowaliśmy jakoś skracać sobie drogę, odcinając zakręty, meandry tej rzeki, trochę wchodziliśmy na zbocza tych gór, ale to w zasadzie trzeba było iść wzdłuż rzeki i było to niezmiernie trudne, mozolne, tak jak wspomniałem już wcześniej. Ale w pewnym momencie okazało się, że zupełnie tak mało świadomie doszliśmy znowu w to samo miejsce, gdzie ta ryba się pokazała. No i tak założyłem minoła siódemkę tonącego. Mówię, no rzucę, no cóż, no trzeba spróbować, nie? Może mi się wydawało, że ona taka wielka była. No w każdym razie rzuciłem wzdłuż, w dół rzeki i ciągnąłem pod prąd minoła, co było od razu no, słabym pomysłem. Już byliśmy bardzo zmęczeni, więc tam już nie było ani czasu, ani możliwości na jakieś kombinacje, więc to takie proforma, był taki proforma rzut. W dół rzuciłem, ściągałem pod prąd, najpierw troszkę potwiczowałem w poprzek nurtu, potem rzuciłem dalej, mówię, dobra, co ja tu robię, w ogóle bez sensu, oczywiście nic mi tu nie weźmie. I ciągnę pod prąd w tej rynnie właśnie, no i nagle mam zaczep, bez żadnego brania oczywiście, i zaczynam ciągnąć, no ale pamiętam, że wszedłem tam tym nurtem parę godzin wcześniej i tam żadnego drzewa nie było, a to płynie w moją stronę. Taki bardzo jednostajny, statyczny opór, ale czuję, że to nie stoi w miejscu, tylko rusza się, więc podchodzę bliżej do tego miejsca, podciągam to coś, myślę sobie, pewno drzewo zaczepiłem, no ale okazuje się, że to nie jest drzewo, że to jest ryba. To jest ryba, ty! I przez chwilę było widać, jakiej wielkości to jest ryba. Moim zdaniem to było grubo ponad metr. Myślę, że bardziej 105, może nie 110, ale na pewno ponad metr. Ale chyba po prostu ryba niewiarygodnej wielkości. No rzecz jasna, o holu tu nie można było mówić, bo linka 0,10, jak mówiłem, przypon 0,28, a to jest ryba, którą na 40 żyłkę, czy bardzo grubą plecionkę byłoby ciężko wyjąć w takim miejscu, jak tutaj widzicie. No może w tym miejscu to byłoby łatwo wyjąć, ale ona oczywiście tu by nie siedziała i nie czekała, aż się zmęczy. Tylko poszłaby sobie w górę albo w dół i co za chwilę zobaczycie. I byłoby po sprawie. Oczywiście można dywagować nad grubością linki, którą mogłem tutaj zastosować, ale... Widzisz to? Ale też, żeby to miało sens, to musiałbym założyć haczyk jakiś. Kuty, żeby to by wytrzymało wszystko razem. No mówiąc krótko, ta ryba była po prostu nie do wyjęcia. Popłynie tam, nie popłynie, bo tam jest za płytko. Tu sobie pływała, nie wiedziałem co robić za bardzo, bo specjalnie się nie przejmowała tym, że próbuję ją ciągnąć. Okazało się, że już wtedy widziałem, że jest jakoś zacięta dziwnie, była zacięta za grzbiet, więc jak ciągnąłem tego woblera, przypuszczam, że ona w ogóle nie zauważyła i zaczepiłem ją w zagrzbiet. No tutaj już się zdenerwowała i poszła sobie w dół. I w zasadzie to było po sprawie. Widzicie, jaka to jest energia, jaka to jest prędkość. No tutaj naprawdę, nie wiem, 40, czy by się udało zatrzymać. Obawiam się, że też trzeba było puścić z hamulca. A normalne kotwiczki jakiegoś małego dziga, czy małego woblera, to by się rozgiewrać. No i ta ryba wlazła, popatrzcie, to też jest ciekawe, wlazła po prawej stronie, tam są takie dwa drzewka, bardzo niepozorna dziura, która wygląda na dosłownie pół metra głębokości i ta ryba tam wlazła i się schowała.
Ja myślałem, że ona tam wlazła, zaczepiła woblera i tam już, no nie ma jej, mówiąc krótko. Wobler jest na pewno zaczepiony na gałęzi, okazuje się, że nie. Ta ryba tam stoi. Zwróćcie uwagę, ryba 1,10 m pod takim korzeniem. Tak, myślałem, że jest urwane, ale włożyłem rękę do wody, ciągnąłem za przypon i poczułem, że jest tam żywy na końcu. Właściwie to nie wiem, co chciałem tam zrobić, macając tą rybę. Być może, że gdybyśmy podstawili podbierak, teraz mi przyszło do głowy, podbierak z przodu, bo ona głową w prawą stronę oczywiście była pod prąd i w tamtą stronę za chwilę uciekła, jak zobaczycie. Może wtedy ona by głową się władowała w podbierak, może by było to do wyjęcia, no ale to było naprawdę przeżycie niesamowite, emocje, więc no nie wpadłem na ten pomysł wcześniej. Ciągnąłem delikatnie za ten przyponik, no bez jest. Żadnego planu, bez jakiegoś pomysłu, co z tym zrobić dalej. Tu też za chwilę będzie widać, minęła siódemkę, który jest na... O, widać tutaj. Wobler, który jest na grzbiecie tej ryby. Ona tam stoi pod tym korzeniem. No, oczywiście próbowałem ją ruszyć stamtąd, ale za chwilę się wkurzyła i zobaczycie, co będzie. Kurwała. Poszła do góry i poszła w dół. Zobaczcie, co tam się dzieje. Ona się wkurwiła. Tak, kurwiła się. Uważni obserwatorzy na pewno zauważyli pewne ingerencje w ścieżkę dźwiękową. No bo padło tam parę słów powszechnie uważanych za niecenzuralne. Ale mam nadzieję, że rozumiecie. Emocje były naprawdę niesamowite. To było tak surrealistyczne przeżycie, że do tej pory nie wierzę, że to się tam zdarzyło. Cały czas się zastanawiam też, czy była to ryba do wyjęcia na tym sprzęcie, może na tym, na grubszym zestawie, który miałem w domu. 0,17 plecionka, gruby przypon, ale raczej nie. No. Każdy, kto miał na kiju tego rodzaju ryby, wie i co one potrafią. Tam jest za chwilę zwała, ogromna zwała z drzew. Na pewno, nawet gdybym miał grubszą plecionkę, musiałbym ją niestety puścić tą rybę trochę niżej. Wkurzyłaby się, wlazła pod te drzewa i też by mi wszystko urwała. Więc no, konstatuję, że jednak była to ryba nie do wyjęcia w tej sytuacji. Ale przyznacie, że przeżycie dość ciekawe i niesamowite na Rio Alonso, na ziemi ognistej. No, na pewno będę wspominał tą rzeczkę jeszcze długo. Może kiedyś się zdarzy, że uda mi się jeszcze raz tam zawitać. W każdym razie pytaliście mnie, jak tam pojechać, ile to kosztuje. Polecam Rafała Słowikowskiego z Bayern Go. Łatwo go znajdziecie na Facebooku, zapytajcie. W przyszłym roku też organizuję chyba 2 czy 3 grupy. I myślę, że samemu nie ma co kombinować, bo to jest zbyt wiele zmiennych po drodze. Też na miejscu trzeba decyzję podejmować, gdzie jechać. Jest tam sporo łowisk i myślę, że po prostu on jest dobrym opiekunem, zna to miejsce perfekt. Był tam 14 czy 15 razy po kilka miesięcy, więc to jest właśnie prawie jego drugi dom. Zakochany totalnie w Patagonii. Pozytywny, bardzo pozytywny człowiek, dobry opiekun i organizator. Polecam jeszcze raz. No w tym odcinku to wszystko, oczywiście trochę długo znowu się tak złożyło, ale mam nadzieję, że warto było zostać ze mną do końca. Do zobaczenia za tydzień. Cześć.